jakbym nie pamiętał tekst, to podpowiem. Taki był zwyczaj w antycznym Milecie, że chłopak, który miał wyrwać dziewczynę, zaimponować mógł tylko kobiecie, jeśli zapytał o rzeczy przyczynę. Jeśli zapytał o rzeczy przyczynę. I nie mógł ściemniać jej mitów ni bajek, jak już się znalazł z Miletką w Koinonii, bo dosyć miały na co dzień te panie Homerów wszelkich i czczych kosmogonii. Homerów wszelkich i czczych kosmogonii. W tym, że Milecie zjawiła się zrazu panienka zachwyt budząca z oddali, zbliży zaś piękna nad Wenus z obrazu, imię jej Zosia, rodzice tak dali. Imię jej Zosia, rodzice tak dali. Choć niedostępna jak cna Artemida i nikt jej nie mógł do siebie przekonać, znalazł się jeden w Milecie kandydat, co znęcił mową i wziął ją w ramiona. Co znęcił mową i wziął ją w ramiona. Jeździł po świecie i nie był już młody. Ona wsłuchana jak kobra w dźwięk fletu, bo nikt nie umiał tak pięknie lać wody jak Tales z Miletu, Tales z Miletu, jak Tales z Miletu, Tales z Miletu. Lecz Eris wtrąca się nagle ich sprawę i odprowadza go Zosia na peron, a z innym idzie na lody i kawę. Serce jej teraz powtarza aperon, serce jej teraz powtarza aperon. Anaksymandrem go zwali na mieście, w oczach miał niebo, blask ognia i męstwo. Zosia myślała, to ten jest nareszcie, i w ciepło zimno z nim grała dość często. I w ciepło zimno z nim grała dość często. Splecieni byli Erosa meandrach, pewni bez kresu swych uczuć na maksa, lecz ręką odjął ktoś Anaksymandrę, z innym sufiksem poznała Anaksa. Z innym sufiksem poznała Anaksa. Próżno jej było tłumaczyć cierpliwie, że tamten mądry, że dla niej to lepsze. Zosia wolała z tym siedzieć przy piwie, choć ją traktował ten gość jak powietrze. Choć ją traktował.